Ale zadymka. Leo to będzie najbardziej znany pies na YouTubie chyba niedługo, nie? Ta. Ta, normalnie. Na siłownię z nami pójdzie. No, jak chcesz, to cię wezmę na spacer, pójdziesz z nim, to zacisz, jak ci tak? Ja to powyrywa, nie? No stary, 60 kilo waży, rzeką ma siłę. Ja pierdolę. Weterynarz jak go zobaczył, to nie wie, że on jest od pierwszego dnia, jak jest u mnie w domu karmiony z ręki i wołowiny na codziennie. Dobra, ja już piąty na mecie. Szósty. Ja jestem 10 i 9 gonię. O, pospadali, może kogoś wyprzedzę. Tu nie mogę wypaść. Sąsiadkę psem szczuję, ta. Jest. 9. Nie ma tragedii. Nice. Ładnie, jak na drugi wyścig, kozak. Ci pokażę psa? No. Wiecie co, biega po tym, jak on przychodzi, czasami sobie wchodzi do mnie, zawsze mi kradnie zapalniczki, skarpetki, abogacie. Jak rano, wie, zawsze mnie budzi, po mordzie liczy, ale po prostu jak wchodzi, kradnie gacie, skarpety i trupka z powrotem schylony, nie? Jak będzie ten... To u mnie, to pamiętajcie, że u mnie miałby co kraść, bo ja nawet gacie mam w zasięgu ręki, jakie stare. Tak jest, Ania. Z MTV. Jak będzie Leo, gdzieś tu... Leo, czekajcie, pokażę wam. Leo! Leo. Ale niedobre te whisky. Kanar szczeka. Chodź do. Ole bysior, ty! Kamery ładnie? Ładnie się szczuł. Joki bysior! On chyba po tobie taki byk, co? Czekajcie, bo pójdzie, ja nie widzę. Tylko byście widzieli. Ole bydlak. Dobra, jakie bydle. Gnota nie uświadczy. Ty, jak ja tam przyjadę jutro, to weź go zamknij w pokoju. Czego? Ale dym. Oho! Ty, wariacie! Ja się boję tam przyjechać jutro! Ty, on nie ma słuchawek, ja gadam do niego jak chory. Nie przeszkadzaj teraz panu? Ty, ja się boję jutro przyjeżdżać do ciebie! Boję się przyjeżdżać jutro do ciebie! Czemu? Nie! Jak cię obwąchać, to na to. Leo, to już kradnie. Obwącha? Zapalniczkę ukradać, nie? Jak powącha, to tylko raz, bo już spierdoli dalej. Nie, powiem ci, kiedyś on tak ogólnie jest spokojny, jak kogoś zna, nie? Ale kiedyś anteniarz do mnie przyjechał, coś tam antenę ustawili, co wszedł jak do siebie. No i dziabnął go, nie? To się rowerem zasłaniał i uciekał z ciągi. Tak? Naprawdę? Żeby mnie nie dziabnął, chłopie, wrócę bez palucha do domu. Żeby bo muszę mieć dwie kamery, jakbyśmy się na dwóch systemach palić. Bo wtedy Skype mi bierze jedną i OBS drugą i mam jedną kamerę tylko. Ja mogę wziąć swoją kamerę, nie?